Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i wiecie z pewnością, że jeżeli chodzi o alkohol, nie lubię taniego moralizatorstwa. Wiem, jak często w życiu jest ciężko uniknąć pewnych sytuacji życiowych, kiedy to trzeba wypić z kimś alkohol, no i niestety z reguły wtedy nie ma co zrobić z samochodem, prawda? Po wypiciu hamulce nieco puszczają, fantazja ułańska przychodzi i bardzo łatwo podjąć głupie decyzje. Także ucieszył mnie mail, w którym ktoś podziękował mi za moje osobiste porady dotyczące badań za jazdę w stanie nietrzeźwości. Cieszy mnie to tym bardziej, ponieważ ta osoba odzyskała swoje prawko bezterminowo. Panie doktorze, chciałem bardzo podziękować za rady dotyczące badań lekarskich WOMP. Niestety w marcu zostało mi zabrane prawo jazdy na rok za jazdę po alkoholu. Prawo jazdy dotyczyło oczywiście mojej pracy, ponieważ oboje z żoną zajmujemy się handlem, a samochód jest niezbędny. Psychotesty dla kierowców przeszedłem bez problemu. No i zostało najgorsze, czyli badania w zakładzie medycyny pracy. Strasznie się ich bałem. Wiedziałem od znajomych, jak ludzie z takim skierowaniem jak ja są tam traktowani. Znalazłem pana filmy dotyczące zabrania prawa jazdy po alkoholu, obejrzałem chyba wszystkie. Wziąłem sobie pana rady głęboko do serca i odstawiłem przed badaniami na 2 miesiące całkowicie alkohol. Nie było najgorzej, tylko pani psycholog troszeczkę mnie przemaglowała, no ale jak zacząłem z nią szczerą rozmowę, zrobiła się całkiem sympatyczna. Również WOMP wydał mi orzeczenie pozytywne bezterminowe. No i panie doktorze, ostrzega każdego kierowcę przed jazdą po alkoholu. Teraz wiem, przez ile trzeba przejść po zabraniu prawka. Jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia. No cóż, ja też dziękuję tutaj za wsparcie jakiejś mojej działalności, a wszystkich po prostu z podobną sytuacją zapraszam tylko do komentarzy na moim blogu tutaj badanialekarskiekierowców.pl. Możesz oczywiście skomentować ten filmik, szczególnie jeżeli miałeś jakąś podobną sytuację życiową. Także nic dodać, nic ująć.